Hej, siemanko, jestem Pawle i dzisiaj pokrótce omówię, co będzie nas czekać w niedługim czasie, no, w kolejnej aktualizacji, jak i już jutro, czyli 23 marca, zacznie się wydarzenie na nowy czołg. Czołg z filmu Dune, coś takiego, nie wiem. Nigdy tak naprawdę nie słyszałem o tym filmie, ale to jest największa ogólnie współpraca od Wargaming do tej pory, także no ciekawie, tak. Nareszcie na coś porządnego pieniądze wydali. Można by tak to powiedzieć. Dobra, jak mamy film Vault Blitz Comics Episod 35, to tutaj mamy legendarny kamuflaż do czołgu CS-52, o ile dobrze pamiętam, lub 53. Tu widzimy jakiś nowy czołg, czy mi się wydaje? Tak, ewidentnie nowy czołg, bo jest zbliżenie na niego. Po barwach wygląda na radziecki, ale nie jestem do końca przekonany. Albo czechosłowacki. Tutaj mamy nową linię czołgów Rinoceronte, kolejny czołg ciężki i to dodatkowo włoski. Klasycznie od szóstego tieru linia będzie się ciągnąć Rinoceronte. Czołg ciężki, który trochę wygląda jak niszczyciel. Tak ten czołg się prezentuje w dużym wocie Rinoceronte. A tak jego linia od Peseri Trzbisa, Carotto, Progetto i Progetto. Oczywiście u nas trochę będzie inaczej pewnie wyglądać, jaki P43bis będzie jako inny czołg. No jak możemy tutaj zobaczyć, to się ciągnie od szóstego innego jakiegoś. Ale w sumie nie ma podanego rodzaju czołgu na żadnym z tierów, więc możemy na przykład całą linią średnich iść, akurat na dziesiątce będzie ciężki, nie? Tak jak to jest z obiektem 140 i T62A, nie? Chyba. Czy pozmieniali to już, nie wiem. No, także tak się ta linia prezentuje. Czołg ma, z tego co pamiętam, o, ma trzy pociskowe działo, tak, no i tak się prezentuje, no, co ja będę mówił dużo. Osobiście w dużym wocie się fajnie tym gra, także zobaczymy jak będzie właśnie u nas w Blitzie. Samovente Contro Caro 64 dostanie legendarny kamuflaż 3D, bo będzie z tym dźwigiem. Nie wiem dlaczego do wszystkich niszczycieli dodają dźwigi. O co chodzi z tymi dźwigami? W sensie Su. I to w sumie tyle. Su. Teraz Minotauro, jeszcze kolejny dźwig. Jakby po co, nie wiem. Kobra, z tego co widać, też dostanie legendarny kamuflaż. I to jest wow. To jest IST 4, gdyby ktoś nie poznał. Jak widać, wzorowany stylem Skody T56, legendarnego kamuflaża Golem. Tylko według mnie to jest lepsze od Golema. Ponieważ no jest cały taki świecący. Golem ma tylko przód w takich kolorach i jest lekko zielonkawy, a to jest taka magma totalna. No i ma te same wzorki co Golem właśnie. Czy tam hieroglify. AMX 7 tieru dostanie, czołg ciężki dostanie PBR. T22 Medium na 10 tierze czołg kolekcjonerski także dostanie PBR. T62A dostanie PBR. Oraz będzie nowe wydarzenie na czołg Elefant, czyli przerobiony Ferdinand tak naprawdę. No bo jedyne co się różni to chyba działo i tutaj garneczek taki mały. Tutaj mamy jakąś skrzynkę też z elefantem. Nie wiem czy elefant będzie... Nie mam pojęcia jak oni to zrobią. Jakby bez sensu w ogóle. Masakra. Jedyne co to ciekawe to są skrawki, bo... do sezonu, ponieważ w sezonie są naprawdę dobre czołgi, a poza tym to nie wiem, gold jeszcze. Przechodząc do drugiego filmu, Dune Part 2 in Vault Blitz Join the Epic Confrontation. Dune, Vault Blitz. Okej, okay. Tutaj. Nowy czołg, który jest pod względem pancerza troszkę walnięty. Nie mogę pokazać. No to zaraz wam pokażę tutaj wszystko i tak dalej, statystyki. No, czołg jest ogromny, wielkości tak naprawdę Mausa, gąski ogromne, wieża ogromna. O, tam był od boku pokazany. O, jest. Tak, no jest, no jest potężny, jest. No nie ma co ukrywać, jest potężnym czołgiem. Maus dostanie także legendarne kamo. Jak to UFO będzie się pojawiać na początku bitwy, to jest spoko ten kamuflaż. Oprócz tego to ja podziękuję. W sensie on będzie kosztował te 5000 i tak naprawdę wygląda jak zwykły kamuflaż legendarny, gdzie zwykły kamuflaż nawet Maus Legionary chyba, tak? Ten mi się najbardziej podoba. Chyba tak. Nowy dodatek do garażu, hologram, holograficzna ważka,
jakby helikopter, nie wiem co to jest. O, jest ten czołg, naprawdę ogromniasty. Tutaj widać, że szybko jedzie nawet, ale nie wydaje mi się, żeby on szybko jeździł, bo jest to czołg ciężki. No, to wygląda na artylerię kompletną, nie? To nie jest czołg ciężki. To oto, to śmieszne coś, to jest bardzo łatwe do przybicia. Czołg ogólnie w stylu mi trochę przypomina T-50 Tyszkiewicza na 9 tierze. Ma bardzo gąski wysunięte do przodu, dolną płytę schowaną za gąskami i ogromną wieżę właśnie. Tak, tło profilowe i awatar. Razy dwa. Only in Tiders, marsz 1 marca. No to za tydzień dopiero. Nie wiem. Dune Part 2. The harvest, the time to harvest your rewards, czyli to jest czas na zebranie plonów. Wow, znowu ten sam czołg. Dostaniemy dwa te same? Nie. Ale tak, pancerza ten czołg ma, on jest na 8 tierze w ogóle, co ciekawe, no i ma trochę pancerza naprawdę. Mam te 1080, co się dzieje? Pikseloza. No. Mouse jak to mouse. Okej, czyli tak samo jak było w przypadku Halloween rok temu bodajże. Rok albo dwa lata temu, tam gdzie był faraon do wygrania, trzeba było grać w normalnych bitwach, aby, znaczy robić normalne misje, aby zdobywać punkciki na wydarzenie. Tak, i będziemy dzięki temu zdobywać nowe poziomy. Dobra, przeanalizujemy, co my tutaj mamy. W pierwszym mamy jakieś arbuziki. Nie wiem, co te arbuziki będą robić. Czy to jest planeta? To jest planeta i to jest arbuz? Nie wiem. Okej, mniejsza. Tutaj mamy coś, na pewno tło profilowe albo coś takiego. Zadanie specjalne. Tu mamy fajną skrzyneczkę, zbierzcie wszystkie bodajże. Albo coś nowego, bo się świeci. I to w ogóle jest złote, więc na pewno coś nowego. Tutaj fajnie 10 dodawań na złoto. Tutaj jakaś metalowa pałka. Tak, to są te awatary, co tutaj są. O, tu 20 aż. Mamy ten czołg na 8 tierze, który jest premium. Okej, myślę, że to będzie czołg kolekcjonerski, ale jednak premium na 29 poziomie. No, to będzie tak samo sprawa wyglądać jak z tym Forest Witchem na 7 tierze, tak mi się wydaje. No, 33 to mamy legendarne tło profilowe. Kolejne skrzyneczki, nowe zadanie na 45. A, i tyle, więcej nie zobaczymy. Tak, czołg naprawdę, no... Śmiesznie się trochę prezentuje, tak szczerze. Okej, to jest ta skrzyneczka, co była w tym evencie, pokazana na dole. I mamy w nim... Aha, dobra, czyli możemy ten kamuflaż do Mausa zdobyć za darmo tak naprawdę. Jakieś tło profilowe, awatar, czy tu jest... To jest robak, lol. Trochę jak na pustynnych piaskach. Okej, jakieś tam dodatki. Kolejne. Także to by było w sumie na tyle. A teraz przechodząc do darmowych rzeczy, bo darmowe rzeczy zawsze na propsie. Kto wytrwał do końca, to może sobie odebrać. Tutaj macie teraz pokazany kod Dune Part 2. On daje wam takie rzeczy. I możecie sobie teraz też na Steamie do 7 marca bodajże odebrać sobie te wszystkie, znaczy tego DLC, bo dodali właśnie akurat dzisiaj, więc jak sobie odbierzecie, to będziecie mieli właśnie te DLC. No i daję tam właśnie takie rzeczy jak tło profilowe Lady Jessica, który tak wygląda, epicki awatar Bene Gesserit, miejsce w garażu, 3 dni kont na premium, 5 atestów na 5 razy PD, więc nawet spoko, 5 epicki dodawań, no to tam mniejsza. Także polecam odebrać zawsze to coś darmowego. Także dzięki za oglądanie, ja byłem Pable i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.